dzień dobry kochani. Słuchajcie, my zaczynamy swoje wakacje. Jesteśmy we Włoszech. I teraz, dzisiaj mamy taki dzień luźniejszy, wczoraj przyjechaliśmy. Dzisiaj wybieramy się na outlety, bo nasz hotel, później Wam pokażę hotel, bo jest bardzo fajny. Nasz hotel mieści się w miejscowości, jak kochanie, Noventa di Piava? Jakoś tak, niedaleko Wenecji jesteśmy. W ogóle plan nam się całkowicie zmieniły, bo mieliśmy być niedaleko Mediolanu, ale dobrze wyszło, bo zmieniliśmy plany i jesteśmy blisko Wenecji, więc jutro na pewno wybierzemy, tak myślę, że jutro to będzie dzień na Wenecję, a dzisiaj uciekamy na outlety włoskie, zobaczyć co słychać na outletach włoskich. Noventa di Piave. Pewnie to źle wymawiamy i pewnie ktoś, kto mieszka we Włoszech, by mnie poprawił. Idę. Ale coś takiego, Noventa di Piave. I właśnie nasz hotel znajduje się, jest bardzo w ogóle fajnie położony. Tak, tam z tyłu jest ten hotel, ale to ja później pokażę troszkę ten hotel, też nagram może. No powiem Wam, że już mi się podoba. Piękna pogoda, słoneczko. Blisko mam outlety właśnie włoskie, więc dzisiaj spędzimy sobie dzień na outletach. A jutro chyba właśnie będzie Wenecja, no i dalej zobaczymy. Na pewno pójdziemy, mamy hotel z basenem, więc na pewno jeden dzień poleżakujemy sobie z książką na basenie. No i co? Wczoraj przyjechaliśmy, była jakaś tam kolacja w restauracji, zresztą bardzo fajnej włoskiej restauracji, było cudownie. My też jesteśmy z naszym pieskiem, oczywiście teraz w tych upałach nie ma go z nami, został w hotelu, ale generalnie przyjechaliśmy z naszym pieskiem. W restauracji nie było problemu, żeby wejść, wręcz przeciwnie, byłam w ogromnym szoku, słuchajcie, że nie dość, że akceptują, to mógł sobie siedzieć na sofie, jakieś tam przekąski dostał. No, w ogóle powiem Wam, że jesteśmy, no dzisiaj dopiero zaczynamy tak naprawdę nasze wakacje, bo wczoraj wieczorem przyjechaliśmy, więc powiem Wam, że bardzo, takie pierwsze wrażenie, bardzo mili są Włosi, bardzo mili Niemcy. Myśmy tak trafili, bo już pomijając hotel, gdzie są mili, to po prostu bardzo mili są, wiecie, w restauracjach, czy tak na ulicy, bardzo tak sympatyczne. Także dobra, my uciekamy tam, słuchajcie, musimy przejść, tam są te outlety. A tu zaraz mamy hotel i właśnie tak mówię do męża, nie wiem, czy to dobry pomysł, że zarezerwował hotel tak blisko outletów. Dobra, uciekamy na jakieś włoskie zakupy, zobaczymy, co tam się uda nam włoskiego dorwać. No i tak, do usłyszenia. Dobrze kochani, jesteśmy na outletach. Troszeczkę Wam obrócę popkę Murii, oczywiście tutaj jak tu jest, ale weszliśmy i zobaczcie, jest fontanna i jest pięknie. Zapowiada się super dzień. Dobra, to co? Uciekamy. Kochani, jesteśmy w takim sklepie, gdzie są właśnie rzeczy, ja już Wam u nas pokazywałam. Biurki, ale też właśnie tutaj są świeczki i inne rzeczy Jo Malone. I popatrzcie, jesteśmy w Wenecji, można powiedzieć. Zobaczcie, jakie weneckie ceramiczne te są. To jest wszystko Jo Malone. Ten perfum, tam w środku jest perfum, bo ten koń tak się składa jakby. No powiem Wam, że są zupełnie inne rzeczy, więc na każdym outlet, dlatego uwielbiam jeździć na te outlety. My przed Włochami byliśmy teraz też w Niemczech. Urodzinki i ta podziękę nas zabrała też na outlety niemieckie i powiem Wam, że też były cudne, zupełnie inne rzeczy były. Świeczka Jo Malone, ta przepięknie pachnie. I myślę, bo popatrzcie, tutaj jest takie pudełeczko też.
Jo Malone i Martin. Nie umiem tego wymówić, więc myślę, że to jest jakaś limitowana edycja z jakimś projektantem. Tak mi się wydaje. Super. No i takie ceramiczne opakowanie. Zupełnie coś innego. Pierwszy raz w ogóle widzę. A tutaj w formie masek też jest zrobiony, słuchajcie, na styl wenecki. Takie nakładki na wiecie, pokrywki na te świeczki. No super. Zobaczcie, kochani, jakie fajne lody pod fajnym przykryciem. Dobra, idziemy do Gucci. Tam gdzieś jest Prada jeszcze. Tak, o, tam jest Prada, Balbery, Prada. Aha, a to najpierw do Gucci. Malutkiej, włoskiej, bardzo przyjemnej restauracji. W ogóle powiem wam, że ci ludzie no tak są mili tutaj. No bardzo mili, nie? Panie? No powiedz. Bardzo, no, bardzo. Są, ja jestem w szoku. Ale nie, ja jestem w szoku, że no, oni są tak pomocni, mili. Mamy piwko jakieś włoskie. Myślisz, że to ta będzie nazwa? Pokupka? Grimember? Nie wiem. Ale pyszne. Pyszne. Pyszne cappuccino wzięliśmy sobie włoskie i tiramisu oczywiście, jakby Włoszech nie spróbować tiramisu, ale zostało tak fajnie podane w słoiczku. Fajnie, nie? Tak inaczej. Także pierwszy raz będziemy próbować typowo włoskiego deseru. No co, później wam obrócę, pokażę wam troszkę tej restauracji, jak tutaj jest. Taki to jest bar, restauracja, nie? Właściwie. No i tak myślałam, że usiądziemy sobie na zewnątrz, ale jest zdecydowanie piekło tam, więc jesteśmy w środku przy klimatyzacji. No i co? Uciekamy na basen. Tak. Dobra? No. Tak? Dobra kawka? Pyszna. Włoski deserek, tiramisu. A w tiramisu próbowałeś? Ale te piwko jest dobre. Nie wiem, czy to jest piwko stąd, czy to jest tylko ta szklanka. Dobra, zajadamy. No, pierwsze wrażenie? Opowiadaj. Pycha, czy nie? Nie. Pycha? Okej, okay, to ja też próbuję. Pierwsza próba tiramisu włoskiego. Zawsze byłam ciekawa, słuchajcie, bo ja bardzo lubię tiramisu, ale właśnie we Włoszech to wiecie, to we Włoszech.
O Jezu, bez porównania. No, co włoskie, to włoskie. Praktycznie jak deser wywodzi się... pycha. Pycha. Ta kawa włoska. Cappuccino. Typowo włoskie cappuccino. Ale zauważyłeś, że oni podają w takich malutkich filiżankach? Tak, takie małe włosy. No, w hotelu też tak mamy. Pyszna. No, ale kawa jak kawa. Ale tiramisu, super. Ten aperol to tak, taki malutki, nie? Taki malutki aperol. Taki minisek. Kochani, teraz jesteśmy, słuchajcie, po Beach House. I to jest typowo, myśmy sobie wybrali, skompletowaliśmy sobie różne smaki Prosecco. Typowo włoskie Prosecco, także spróbujemy o różnych smakach. Więc zobaczymy. Przygoda z Włochami się zaczyna od Prosecco i tiramisu. Lody warty? Tej ceny? Pokaż. Orzechowy. Pyszny. Okej. Halo, halo. Idziemy sobie teraz, kochani, w naszym miasteczku. Jak się kochani nazywa to miasto? No. Jak? Noventa... Ale tam było Noventa di Piave, czy coś takiego, tak? Noventa di Piave. Noventa di Piave. Noventa di Piave. Idziemy sobie, słuchajcie, na kolację. Znaczy, próbujemy iść na kolację, ale już zobaczyliśmy, że tutaj wszystko jest dookoła pozamykane, bo dopiero od godziny 7, a jest 6. Bo wszyscy mają siestę. Powiem wam, że z tą siestą to są cyrki, bo faktycznie później po południu zaczyna się siesta, no to nic się nie zje. Bo wszyscy siestują, ale no faktycznie jest taki ukrop, że chyba ta siesta jest potrzebna, nie? Bo ciężko bez tej siesty. Dobra, uciekamy, idziemy dalej. Może coś znajdziemy. Spaghetti carbonara, parmezan i tagliatelle z grzybkami. Kochani, dzisiaj zakończymy już z wami ten dzień. Jest wieczór, godzina chyba też przed 10. Tam na znaku, słuchajcie, zawsze pokazuje nam przy hotelu. O tak! Zawsze pokazuje nam tam na znaku, ile stopni. Słuchajcie, jest przed 10 wieczorem i jest plus 30 stopni. Nie wiem, ile było w dzień. Muszę to jutro zobaczyć. No, my jesteśmy, słuchajcie, w takim parku tutaj nam. Przed hotelem jest taki park z naszym psiaczkiem, słuchajcie, na spacerku takim wieczornym, no bo tu jest najchłodniej jednak o tej godzinie. Właśnie wracamy z przepysznej kolacji. Tam mi piesek przeszkadza. Tak. Także żegnam się z wami i dziękuję za spędzony dzień ze mną dzisiaj.